Witam, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Silverek Polska, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w King's Bounty Legenda. Ludziska, zaczniemy dzisiaj od takiej w miarę prostej misji, mi się wydaje. Potrzebuję zwojów magicznych? Nie. A zatem, jak idą poszukiwania manuskryptów? Mam dla ciebie jedno proste zadanie. Musisz tylko iść do takiej jednej kobiety i odebrać od niej pewne dokumenty. Udaj się na błotne moczary, a znajdziesz tą starą wiedźmę Kwachę. Dawno temu daliśmy do jej rąk niezwykle cenne dokumenty, kroniki zaginionych miasta nekromantów. Niestety po konflikcie z Sabatem czarownic około 500 lat temu, wszelakie kontakty z czarownicami się urwały. Z czarownicą, Silverku, naucz się czytać wreszcie po tylu odcinkach. A dokumenty zostały u Kwachy. Niedawno Arda Magów postanowiła wznowić poszukiwania owego miejsca. Czy decydujesz się pójść do wiedźmy po tą kronikę? Tak, to chyba nie będzie trudne. Mylisz się, Erystopelesie, no ale cóż. Jak ci się to podoba? Taki szybki. Nawet nie powiedziałem ci jeszcze, jak się tam dostać, bo tym oczarzom w zakładzie. Wcale tam chwilę temu nie byłem, żeby coś tam zrobić, nie pamiętam co, ponieważ to było już przedwczoraj. Bo nagrywałem 2 dni później niż ostatnie materiały nagrywałem. Na miejscu poszukaj przewodnika, na lewo znajdziesz cmentarz, a niepotrzebny ci on. Iść po prostu na bagna, nie martw się, właśnie tam mieszka Kwacha. Bo ja mu nie chwilę tam, jak powiedziałem wcześniej, więc nie muszę tego wiedzieć. Teraz na pewno odnajdę, najpierw jednak chcę zadać ci kilka pytań, dokładnie. O, Silverstopeles, słucham, co chcesz mi powiedzieć? Co cię podobnie sprawdza do szkoły magii? Sprawy państwowe czy prywatne interesy? Chcę zobaczyć, co masz, a masz nic ciekawego, więc mam na ciebie totalnie wywalone i cię zupełnie oleję. Cóż, bez gadania. W ostatnim odcinku, z tego co pamiętam, byśmy walczyli strasznie dużo, tłukąc tamtą lokację, więc dzisiaj zajmiemy się troszkę takim bardziej unikaniem walki, może dla odmiany. A zamiast tak bardziej wojować jak idioci. Dobra. Więc tak, najpierw pójdźmy do Kwachy, to jest nasz pierwszy cel. W ogóle nie wiem dlaczego, serio, to jest niewytłumaczalne. Z dupy tak gra mi zaczęła chodzić lepiej, naprawdę. No, na przykład chodząc w tej lokacji jakieś, no dokładnie przedwczoraj, to było 2 dni temu, no wiadomo, przecież było 2 dni temu, Silverek, nie musisz takich rzeczy prostych tłumaczyć chyba. Miałem w tej lokacji średnio mniej więcej podczas chodzenia po mapie jakieś 10 klatek na sekundę, no może nie przeginam, jakieś 15, 16, 20 w tych granicach. Aktualnie mam 30 płynne, co jest bardzo ciekawe. Och, czego by tu na tych bagnach? To już chcieliśmy wcześniej, co pamiętam. No cóż, przyjdę ci jej po rękopis, kroniki zaginionego miasta nekromantów, wiesz coś o nim? Patrzcie, czego mu się zachciało. Chcę kroniki zaginionego miasta. Skąd ja mam cię wytrzasnąć? Wiesz, kochaniutki? Ile już takich jak ty próbowało znaleźć te papiery? Starannie spojrzała na ciebie przywającym wzrokiem i zamrużyła groźnie oczy. No cóż, kochaniutki. Wiedziałeś, że koło złosić się po te papiery, prawda? Skąd wiedziałeś, że to właśnie ja je mam? Powiedz mi szczerze, jak nas powiedzi. Albo na ciebie... Spojrzę na ciebie moim okrutnym ogiem i zostaniesz zaraz zapalenia korzeni nerwowych. Wolę nie. To magowie z Akademii Darun ci tu przysłali, prawda? Nie będę się okłamywać, przysłałem mnie tu Sztywarius. Sztywarius, sztywny człowiek, taki sucharek. Jeden ze starszych wykładowców Akademii, te dokumenty są im bardzo potrzebne. Im? Ta Akademia jest wielkości domu tej Kwachy i tam jest ich kilku, tak? Logika. Zresztą zamek jest niewiele większy. Ale cóż... Logika lokacji. Przepraszam za moje cięcia, ale jak zwykle się wtrącił niestety. Mówisz więc, że przysyła cię tu sam Elerio Sztywarius, hech. Teraz sobie nagle o tym przypomnieli. Popatrz, no, potrzebne im kroniki. Więc ten stary mak jednak o mnie nie zapomniał. Powiedz mi, koniutki, co o mnie mówił? Prawda. Również prawda, to jest również prawda. Ale suchość. Prawda. No, gdyby o tobie wspomina, jest jego oczy zaczynają iskrzyć, już ma nawet wtedy słów, których nie powtórzę w twarzy kobiety albo dzieci. Również prawda, jeśli mam być szczery, to niewiele o to je mówił. Powiedział mi tylko, gdzie znaleźć, właściwie to znaliśmy głównie o kronikach. To jest również prawda, jeśli dobrze zrozumiałem, to mówi, że jesteś tym uczoną wiedźmą, prawdziwą panią tych bagien. Dał mi również zrozumienia, że swoje samopoczucie nie jest mu obojętne. Dokładnie. No popatrz, prosisz mi wspaniałe wieści, mój rycerzu. Pamiętam jej i pytał o moje samopoczucie. Prawie już mi wybaczył i przestał się na mnie gniewać. Co właściwie sprawiło, że mnie znienawidził. Przecież nie powiedziałam, ani nie uczyniłam nic, co mogłoby zająć jego uczucia. Nie mam pojęcia. Wasza sprawa. Prawdę mówiąc, przyszedłem tu po kroniki zginionego miasta nekromantów. Masz ten dokument, czy nie? Dokładnie. Znów te twoje kroniki, co? No dobra, możesz mu je oddać, tylko że ich tu nie mam. Straciłam je.
Och, nie martw się, Sejestopele, twoje kroniki są całe, zostały ukryte w bezpiecznym miejscu. Zaniosła mnie na cmentarz, bo chciałam odbyć z nimi rytuał, który wskazałby mi drogę do zaginionego miasta. Znalazłam dobre miejsce, więc zaczęłam poszukiwać krypty. Niestety zaniosłam sobie stopy i w jednej z krypt jakiś gul niemal rozszarpał mnie na strzępy. Ledwo uszłam z życiem. Myślę, że kroniki wciąż tam są, bo zabezpieczowałam wejście do tej krypty i chroniłam teraz tajne hasło. Bez tego hasła nikt nie zdoła dojść do środka, obojętnie czy to ksiarnoksiężnik, czy cmentarna hiena. Zwłaszcza, że w tej krypcie jest masa szkieletów, ale to już pominiesz ten fakt, czyż nie? Przede mną. No a cóż. Obojętnie, czy to czarnoksiężnik, czy cmentarna hiena. Jestem już stara, kochaniutki, i boję się na cmentarz. Zadać więc hasło i sam sobie weźmiesz te kroniki. Powiedz, chrywalla kwacha stwory rasista. Rasista! Rasista, widzicie? Rasizm w grze. A drzwi się otworzą, tylko bądź ostrożny, nie umarli, przez który próbowali mnie dobić, na pewno wciąż tam są. A jednak powiedziała też, że tam nie umarli, ale mogę powiedzieć, że nam nie jest jeden gul, tylko i raczej tysiąc, no ale cóż. Też mi kryjówka, mam cię szwendać po stanie cmentarza i przekazać to hasło do każdej drzwi, które znajdę. No dobra, w takim razie idę, pewnie się jeszcze spotkamy. No cóż. Tylko tyle nam powiedziała, więc się udamy na cmentarz. A to jest taka żabka, z którą jest związana pewna misja. I powiem wam tylko tyle, tak zaspoileruję, że ta żabka może zostać naszą żoną. Oczywiście, to jest głupie jak dla mnie trochę, może zostać naszą żoną w żabiej formie. No ale cóż, to już taka, bardziej na logikę, no ale cóż. Nie wszystko w grach komputerowych musi być logiczne, czyż nie? Nikt takiej zasady nigdy nie wprowadził do gier i oby nie wprowadził, ponieważ nie wszystko musi być logiczne i nie wszystko powinno być logiczne. Pamiętajcie. Ale cóż, bez gadania sobie możemy iść do przodu. Moja postać jakimś się zablokowała, się jakiś mamy kamyczek, nie mam pojęcia. I też przepraszam, jeżeli mój komentarz jest troszkę taki ospały z deka, może chociaż nie jestem pewien za bardzo. No ponieważ dzisiaj ponad 3 godziny śpiewałem na karaoke party i moje gardło troszeczkę wysiada. Jakby nie fakt, że jestem wprawionym let's playerem, to pewnie moje gardło wysiadłoby już dawno, dawno temu. No ale cóż. Krypta, której szukamy, jest po drugiej stronie cmentarza, a najprościej będzie dojść tędy, mi się wydaje. Mój to jest ten cmentarz taki kiepski, się bazował mało w nim skarbów, szczerze powiedziawszy. Ten nietoperek nas oleje, bo jest słaby tylko i wyłącznie, więc... Więc go zaatakuję przypadkowo, niestety. Walki, więc... Pewnie nie jesteście z tego powodu na mnie źli, czyż nie? Więc tak, święty gniew na... Co to w ogóle jest? Pierwszy raz to widzę. Trumna. Wielka trumna, z której dobiegają dziwne dźwięki. Pierwszy raz to widzę na oczy, muszę przyznać. No ale cóż. Wiesz co, może ty zamiast... Mój kapłanie, zamiast koniecznie używać świętego gniewu... Strzel sobie wielkich uczników, to będzie lepsze, mi się trochę wydaje jednak. Jeszcze krytyk. Gratulacje. To samo uczników, teraz już praktycznie bez wartości, tylko 9 jest, wiele nie zrobią dokładnie. Reszta się może bronić, nie widzę do dużej szansy na jakiśkolwiek inny ruch naszej strony. Dobry. No i cóż, w kolejnej turze. Jeszcze może ma gatek, więc gatek nam trochę wiebie, no ale nie poradzimy. Teraz tak, ty użyj świętego gniewu, prosiłbym cię na moich tutaj. Na kim bardziej się opłaca. Tutaj zyskamy 3 damage'a, tutaj zyskamy damage'a więcej. To na misiach, jak użyjemy jego świętego gniewu. Tak. I teraz tak, użnik musi przeczekać chyba swoje, niestety. Tak, musi czekać. Ła. Na przykład i oberwać, niestety. Zbrojny... Niech też sobie poczeka. Czekaj. Chłop. Niech podejdzie tutaj. Teraz rób zombie. Miałeś czekać, czemu mi się nic nie robi w ogóle w tej turze? Usnął! Fuck, zwalił mój cały plan, głupi miziak, no ja cóż, to atakuj zbrojny, nie masz żadnego wyjścia właściwie. No i teraz łucznik, wiesz co? Nie, ty tam masz niby zrobić, masz najwyżej... Nie wiem. Uderzyć tego? Ty nie zrobisz tak naprawdę, to strasznie oberwiesz przy tym. Ej, głupi misiaku, przez to, że usnąłeś, ja mam teraz problemy, wiesz? Głupiś ty, misiaku, głupiś ty. No cóż. Ty mój prosiłbym się natomiast, mistrzu inkwizytorze, trochę smuknij już tych wrogich nieboszczyków wampirków. Łucznik znowu obrywa, niestety miał spore straty z tej bitwy, to legenda, że no ten błąd popełniłem z tym misiakiem, to był spory błąd. Ale cóż, już czas na okrutną awicę, więc teraz wróg troszkę się posra. Tylko trzeba je w miarę mądrze użyć, tych opcji za bardzo nie widzę, że miał w miarę mądrze użyć. Chyba, że jakoś tak będzie się dało, poczekajcie. Ooooo... co nie za bardzo, to też odpada trochę. Tak, czekajcie. Może być.
dobiła mi, co? Om nom 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 nom. No, to akurat to poszło. Zacięli całą swoją ofensywę. A z trumny wyszły szkielety, nie? Fajnie, muszę przyznać. Wiecie co, łucznicy? Zabijcie tych, może się nawet uda. O, udało wam się bardzo dobrze. I znowu bierzecie niestety. I teraz tak, ty właściwie się broń dalej, bezbronnie. Łapki się mogą też bronić. Misiak, bieg. I w ząbiakim w dupę prosto, proszę. Chyba. Normalnie się za 400, bardzo ładnie. Ale misiak bardzo była przez to. Teraz misiak, wiesz co? Ty jednego wskrzesimy. O, szlików trzech. Co jest więcej warte? Mi się wydaje, że już... chyba... Chyba misiak jest wart więcej, więc jego wskrzeszę. Dobra, znowu. No i sobie poradzimy. Łucznik na to powiedzieć tego tutaj. Jak powiedziałem łucznika, ja chciałbym wyjść, bo są takie bezużyteczne, jak widzicie, bo ten jest żałosny po prostu. Ty się zbrojny broń, niech przystało na zbrojnego. Ty chłopie właściwie też trzyma się broń, chociaż... Nie, jest dużo, żeby się broń, chłopie. Te szkielety są po mojej stronie? Lololololol. Myślę, że po stronie wroga. Aha, zginiemy w drugim za pomocą nich i pewnie skończymy tą walkę, albo jeszcze minimalnie, niestety nie. Ale myślę, że teraz kończy, więc bardzo ładnie poszło. Straty są niestety i to się nam bitwa ogólnie nie opłaciła, ale ci łuszczycy są strasznie słabi, jak powiedziałem. I to ich winą i winą tego, że misiak usnął są te straty. Ale cóż, w tej grze praktycznie starty właśnie ma tylko się moment, jeżeli się popełni jakiś błąd, albo jeżeli się ludziska właśnie ma za sobą armię. No cóż, zapiszemy grę, że z tym spróbujemy też zawalczyć, może to być całkiem nieźle mi się wydaje. I ciągle powtarzam ten sam tekst. Moje słownictwo nie jest chyba zbyt bogate, jak sądzicie? Mi się przynajmniej tak wydaje. Dobra, zacznijmy od tego, że ty użyjesz świętego gniewu, mój tutaj kolego, na misiakach. Dalej mam za mało szału. Fuck, niedobrze. Bardzo niedobrze. Bardzo, bardzo niedobrze. Teraz powoli tego nie dobrze, przynajmniej gościu głównikowaty. I teraz obejdziemy ostro. 61 damage krytyk, no i 30 damage. No to nie jest tak ostro. A cóż, szał się dało na krótką ławicę, więc trochę ekspa z tej bitwy nam przyjdzie. Walność tak, czy walność tak? Walnę tak. Czas na... Om nom 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 ponieważ te duchy mają połowę damage'a od takich piranii, ponieważ piranii nie walą od trucizny. Pewnie niektórzy z was pewnie sobie myślą, tylko walą od ataku fizycznego. Chłopi, właściwie nic nie zrobicie, więc się brońcie. Misiak... Niech się rozbiegnie i tych zabije. Jeszcze krytyk, genialna sprawa. Już nie był potrzebny, to wszedł tak. Ty, uderz te duchy, zaraz ich mniej po drodze. O nie! Czemu w chłopu? Ty zdraj co jeden. Dobra. Ty w duchy. Misiak to bryła teraz ostro. Czemu mamy właśnie jakąś inną strzałą, która po prostu zadaje większy damage, to jest ta czarna strzała. Rozdaje damage oraz zdejmuje jedno bezpieczne zakręcie. Oraz sobie jakąś dziwną, która nie wiem co robi właściwie. Ty spróbuj zabić duchy już do końca, mój ty zbrojny. Bardzo ładnie, że ci się udało. Chłop się może bronić, nic nie zrobi. Misiak przynajmniej biegnie. Niech skarb od drzewa weźmie, będzie fajnie. A ty wskrześ kogoś tu, mój panią inkwizytorze. I nas tu tych, bo nie chcę tak szczęśliwie dokupować, jak mówiłem, ponieważ są beznadziejni. Już mi się nie podobają uszynicy. Kiedyś ich lubiłem, teraz uważam, że to jest słaba jednostka strasznie. Może w dużej ilości byłaby dobra, ale nie teraz. Teraz już jest żałosna. Bije bardzo mało. Nie posiada wcale jakiegoś gigantycznego współczynnika ataku i nie jest jakaś. No. Nie jest jakaś mega wytrzymała. Dużo bije, ale żeby tych alchemików sobie przywrócić. O, misiak niestety zginął nam, na to jeszcze nic nie poradzę. Święty cios, niech się szało tylko naładuje. Nie będzie na nich. Choć nie wiem po co. Dobić tych łuczników, już u dołu. Tego perwi zbrojny, ała, zabolało, zabierz skarb i zabierz koniec walki. Ostatnia tura wzięła tych szkieletów, albo przedostatnia. Chociaż mam to z inkwizytorem, więc już po nich. Bardzo ładnie. Z takim już po sału nam zostało, z tego szału nie miałem za bardzo wykorzystać, ponieważ mam tylko jednego ducha, nie? Jak tylko sobie wymienię łuczników już, to bierzemy się za zdobycie drugiego ducha. Ponieważ jak powiedziałem, pierwszą dwójkę można zrobić w miarę szybko, w grze niestety drugą dwójkę już nie za bardzo. Cóż, tu jest nawet grubów, nie ma co zbierać, idziemy dalej. Bo tutaj chyba jeszcze jakiś inny wróg nas czekał. Tak, stoi tutaj. A póki mamy szału, nie powinien być dla nas wielkim problemem. Więc rushem for Damasia! I go zrobimy bardzo ładnie, mi się wydaje. Dobra. Szkatułka szału, okrutna awica. Piękny też powinien z tego wejść, zobaczymy ile to padnie. Mi się wydaje, że jest połowa i padnie spokojnie. No,
Pan połapada. Praktycznie prawie w ogóle nie ma, dobra. Święty szał, naucz. Nikarze, kogoś może zdjął. O. Zajmę nekromantę, przepraszam za moje beknięcia, ale cóż, takie niestety jest. System człowieka. Może znaczy, że chcę po prostu beknąć, nie ma innej opcji. Już wątpię, że moje beknięcie było słyszalne, ale cóż. I tak się wolę głupio wyspowiadać u was, czy wam nie u was. Ja w ogóle pierdolę, nie mam pojęcia, ale cóż. Ty mój nekrofidła, czyli przepraszam, nekrofidła, to ja zabiję. Ty mój inkwizytorze zabitego, a ty może tego już dasz radę? Nie dasz. I ty spokaz trzech sobie są muszlicy w 12, nie mogą zabić trzech szkieletów pierwszego poziomu, będąc w 12 poziomu drugiego. To jest głupie. Dobra, miziak, ty tu jedziesz i zabijesz koniec walki. Papa. Koniec, że krytyk za 377. Zajebiście. Też od takich pseudo-supportów, czyli właśnie naszych inkwizytorów. Głównym zadaniem jest danie nam szału oraz nic więcej. Mamy możliwość albo ulepszyć, zwiększyć damage czującego stunięcia, albo udać się przesaturowanie. Szczerze, wolę, żeby było większe, mocniejsze damage czującego stunięcia samego w sobie. I teraz tak, tamtym damy radę, damy, więc i tamtych jeszcze pokonamy. Znowu takie ładne combo nam wyszło. Takie czterech pokonanych pod rząd. I tu zapoczątkowane całkiem przypadkowo, co mówią, jak to nie to pewne. Nie było to na coś. Ale dzięki temu przynajmniej Steam się szybko, jak mają już 7 poziom Steam, więc całkiem szybko to idzie. Dobra, omnomnomienie szybciutko. Zobaczymy, ilu uda nam się zdjąć. Aha, prawie wszystkich. Czy masz oba spele zablokowane? Żeby ci zablokowali? Tak, kromanci zablokowali mu spele, niedobrze, no cóż. Kwestia, nie będę mu całego szału naładować, no ale no cóż, nie ma innej opcji, nie? Dam dobić do tego. Nie dobijesz go nawet? Jesteś aż tak słaby? Rozumiem, że masz pół damage'a, bo jest daleki dystans, ale no... Zlituj się, łuczniku, no... jedź ty. Głupi łucznik, mam go dość. Zmienisz ten totem, bo się on powoduje choroby i inne tego ustrojstwa typy na okoliczne jednostki. Co, czego użyje nekrofil? Wskrzesi zombiaczki, tak? Bo właśnie on może wskrzać swoją jednostkę. Takie powiedzmy inkwizytor dla nieumarłych. Będziecie go wreszcie zabić, czy nie za bardzo? Udało ci się, gratulacje! Ty się tu broń, Zenosław, ty też się broń. No i ty skończ tą walkę. Myślę, że chyba żadnej start nie było nawet. Było jakieś, zobaczymy. Nie było, więc pięknie. I ściepisko. I ty ktoś już do pokonania jest? Tam u góry są, ale są trochę silniejsi, to za daleko jest. O, tam jest ołtarz w ogóle, kurde. Z książem Helmem lepiej nie walczyć, to może wejdźmy do krypty póki co. Próbujesz wprowadzić do krypty, lecz nic tego. Próbujesz otworzyć krypty, lecz nic tego. Nic tego! Ale to jest taki mała spacja strasznie, że myślałem, że to jest nic. Jezus Maria. Zdaje się, że jest to ta krypta, której szukałeś. To się dzieje, że Kwacha zdołała tu dotrzeć ze swoim zapaleniem nerwowych i do tego idąc przez cmentarz pełen złych duchów. No to jest ciekawe, skoro my tu doszliśmy, no a cóż. Ledwo tu doszliśmy. Wszystko musi być zboczone, naprawdę. Dobra. Stajesz przed drzwiami i powiadasz głośno i wyraźnie twoje hasło, które staruszka ci zdradziła. Tajne hasło, nie twoje hasło. Czujesz się strasznie głupio, lecz liczy się to, że zaklęcie podziałało i magia ochroniła to miejsce, została rozproszona, droga wolna. Więc wchodzimy do środka. No i zresztą pokażę, jakich wrogów tutaj możemy spotkać. Tylko podejdę trochę bliżej jednak jeszcze. Ci wrogowie to szkielety w po prostu astronomicznych ilościach. Na tym poczekał, to i tak byśmy mieli z nimi całkiem spore problemy, ponieważ jak ja mówię, jest ich całkiem sporo. Więc na nich ten szał mi się raczej nie przyda, nawet nie będę próbował z nimi walczyć. Ponieważ w tym momencie z takim składem armii, z taką ilością armii, po prostu najpewniej przegrałbym tą walkę. Albo bym wygrał, używając duchów szału, czy ducha szału, jak pamiętam, tylko jednego, ale byłoby to strasznie prusowe zwycięstwo. Prusowe, czy takie nieopłacalne strasznie. Będziemy spróbować natomiast ich okrążyć, bo zabijać wszystko z tego miejsca, bez walki z nimi. Teraz tak. Jeden jest tu, drugi jest tam, tak? No to my... Pozwól. Zbieraj zwój. I uciekamy stąd. Kiedyś ich pokonamy się, nie bójcie. Chcę, żeby w ogóle szkielet, który nic nie miał. Ale to szczegół. Tu nic ciekawego nie ma, więc możemy sobie stąd już pójść. Tak, nic już nie ma, nic nie zostało. Raczej nic. A z nimi walczyć nie będziemy, więc póki spadajmy stąd. Od co rozpoczęta misja, to się nam wylosowało taki fajny ołtarzyk, więc tego z chęcią weźmiemy. Obrona plus jeden, bardzo fajnie. Ostatnio tutaj nic nie było. Ale natomiast ostatnio tutaj natomiast była taka lalka treningowa, więc cóż. Więc nie powiem, że taki specjalny zysk tego losowania, no ale cóż. Wszystko w tej grze się losowo losuje, więc no. Wszystko w tej grze jest losowo generowane, jeżeli chodzi o łupy i przeciwników. Więc cóż. Może być tak, że w jednej grze znajdziecie taki przedmiot, którego w innej nie znaleźliście w ogóle, ponieważ po prostu się wam nie wylosował i tyle w temacie.
No i cóż, idziemy dalej. Nie mam co się nawet tutaj bawić z nimi. O złoto w ogóle zostawiłem sobie leżące na ziemi. Ależ ze mnie jest człowiek, no zostawiam złoto na ziemi leżące, no. Żeby się powróciło, no. Ależ ze mnie hultaj. Silverek, ty hultaj, no. Tam jeszcze jest gościu, który jest słaby, tylko że też już cały szał mi zniknął. Ale tu jest silny, więc sobie odpuszczę jednak walkę z tym słabym. I co? I z podkłoną głową wrócę sobie do bazy, odrobię szkielet, którego nie tydziłem. No trochę złota żeśmy zarobili, fajnie. Nic tu więcej już nie widzę. Chociaż... myślałem, że przez chwilę widziałem zamek na kursorze, ale mi się to chyba wydawało. No i cóż, tamtym gościem też nie walczymy, bo jest na nas niezwyciężony aktualnie. I serio, aktualnie byśmy nie mieli z nim szans. Na niego to trzeba jakieś, no tak, z 3-4 koła dowodzenia, a nie 1020. Więc sobie odpuśćmy. Resztę też możemy po prostu odpuścić, bo nie ma za bardzo co tutaj robić. Natomiast mogę jednego kwestora więcej zrekrutować. Więc pójdę i to zrobię najprościej w świecie. I jeszcze może, jak skoro tu jestem, to przy okazji jeszcze rodziska pokażę wam misję od Tomów, od gościa w domie wściekłego paladyna, czy wściekłego paladyna oczywiście. Wściekły paladyn! Rzadko miałam tu gości, powietrze tu nie jest nie najlepsze, a woda z bagien nie polepsza ci zdrowia. Uwierz, haha, cmentarz i bagno, co może być gorsze? Politycy? Tak sądzę. Przepraszam, ale miałem zresztą pana poznać, kim pan jest? Jam jest polityk! Dziwne, gotowym postawić swoją rękawiczkę na rękawicę na to, że ukończyłeś szkołę rycerską pod kierunkiem świątyni. Myślałem, że kierunkatem przez chwilę. Co za słowo, nie? W swoim czasie widziałem wielu uczniów żelaznego mistrza. Czy naprawdę nigdy o mnie nie słyszałeś o wściekłym paladynie? Wściekły paladyn? Niezwykle przezwisko. Ale nie przypominam sobie, jak się nazywasz? Wściekły paladyn się nazywa, widzę, masz górne napisane. To właśnie jest moje imię, od niemal 200 lat, a to pierwsze zatarły już lata i czyny. Dziś nikt o nim nie pamięta, może to i lepiej. Nazywasz się Sir Gamon Opeles. Tak. 200 lat. Ach, rozumiem, potomek elfów, a może znasz tajemnicę śmiertelności? Teraz już wierzę, że nigdy o mnie nie słyszałeś. Nie jestem takim samym człowiekiem jak ty. Jesteś czarny. Hello. Co od mojego wieku, dawno temu, gdy byłem młodym, nowo przyjętym paladynem, złożyłem ślub, straszny ślub, przypięczowałem w obecności bóstw i innych niemniej potężnych sił, przysięgałem, że nie spocznę ani we śnie, ani w śmierci, póki nie zabiję wszystkich obrzydliwych stworzeń, wampirów i nieumarłych. Kto by pomyślał, że bóstwa ten ślub przyjmą? Tak więc walczę już od 200 lat z nieumarłymi bez snu i poza śmiercią. Jest to przysięga, skoro daje wieczne życie. To nie takie proste, Silver Stopeles. Zanim coś takiego zrobisz, przemyśl to 3 razy, a potem i tak tego nie rób. Aha. Mój los nie jest łatwy. Nasze bóstwa to znajdą ratownicy, którzy rozpraszają swoją nudę, poddając nas takim próbom. Myślę, że masz dużo trofeów swojej walki, coś bym kupił. Mam właśnie inkwistorów, ja tym widziałem, bo wcześniej pogadałem z nim poza wideo, ale postanowiłem cofnąć tą rozmowę, ponieważ chciałem ją pokazać oczywiście, nie? Kupię sobie inkwistora. I chciałbym ci zaproponować pomoc w walce przeciw nieumarłym. Pomoc była bardzo wskazana, bo sam sobie nie poradzę. Musiałem nawet zapieczętować krypty, bo wyraziło z nich zbyt wiele nieumarłych. Masz rację, te krypty są serio ciężkie, uwierzcie, teraz mi też na słowo. Ponieważ, żeby tam walczyć jakoś porządnie, to przydało się coś około 4000 dowodzenia. Mógłbym się zająć tymi kryptami, otworzę je dla ciebie, a ty dokończysz to, czego ja nie zdołałem. Na każdej z krypty jest teraz krzyż, którego moc powstrzymienia umarłych, ale nie miałem się tego poświęcać. Bo jak wejdziemy do tej krypty i krzyżowniemy, to wszyscy przeciwnicy z niej znikają. Przez to mi się wydaje, że bardziej opłaca się na wierzchnik zabić, a potem dopiero kliknąć krzyż, żeby dostać więcej doświadczenia i złota, ale to szczegół. A złota to oczywiście trzeba mieć aż małe straty, więc trzeba mieć odpowiednio silną armię, nie? Więc tą misję ogólnie nie opłaca się teraz wykonywać, to wam powiem. No chyba, że wylosowalibyśmy się tam jacyś żałosi przeciwnicy, to wtedy możecie ją wykonać, nie mam problemu. Zresztą i tak nie mogłem tego zrobić, bo nie pozwala mi to mój stan. Ledwo mogę to zrobić z wodą. Aha, let's... What as Ark of Soccer is that? Tak, pomogę ci, opowiedz mi o tych kryptach. Na cmentarzu jest 5 krypt, są bardzo stare i wśród leżą liczne ciała zmarłych. Z tych krypt bez przerwy chodzą nieumarli. Na każdej zrobiłem znak krzyża, będąc symbolem oczyszczenia, a na największej krypcie nawet 2. Myślałem, że to samo, co powstrzyma nieumarłych, bo nie wolno mi dokonywać oczyszczeń. Czemu nie wolno? Czy jesteś murzynem? Człowieku! Nie słuchaj ich, oni kłamią. A na największych krypcie nawet 2 myślałem, bo nie wolno mi blble, a potem myślałem, że mógłbym przynieść wodę ze świątyni, ale magia śmierci tak nasączyła powietrze wokół cmentarza, że nawet ta woda przestaje działać po kilku minutach. Aha, czyli ksiądz nie pomoże, no cóż. Takie życie. Powinieneś dotknąć każdego z krzyży, a jest ich 6 i wycofać formułę oczyszczenia. Myślę, że uczyliście jej w szkole. Znam tę formułę. Gdzie są krypty?
Zatrzymaj się na podstawie cmentarzu, zdejmij z nich pieczęcie, żebyś mógł wejść do środka. Zdejmij z nich pieczęcie, żebyś mógł wejść do środka. Pamiętaj, 6 krzyży i formę oczyszczenia. To powinno powstrzymać nieumarłych i zahamować powstawanie kolejnych. Najważniejsze jest dostanie się do krzyży, wtedy będzie ci prościej poradzić sobie z nieumarłymi. Nie będzie prościej, tylko po prostu zniknął i tyle w temacie. Hello. Dobrze, módl się za mnie, paladynie. Ale ja to oleję tę misję zupełnie, bo jestem podły. I na tym sądzę, że zakończę ten odcinek, ponieważ jest on w miarę długi, ale no, nie będę dawał odcinków po pół godziny, nie? Jeszcze czasami będę, żeby była taka odmiana, ale głównie będę się trzymał około tak 15-25 minut, żeby nie było przesady, nie? Dobra, dziękuję za obejrzenie odciska. W kolejnym odcinku zajmiemy się, tak sobie pomyślmy, co możemy tutaj takiego ciekawego zrobić. Na przykład dodać misję temu sztywniusowi całemu. Możemy na pewno nie odszukać Snapidera. Wymienić łuczników na alchemików i nie wiem co jeszcze zrobić właściwie. Wiele rzeczy możemy zrobić. Możemy wiele rzeczy zrobić tak naprawdę. Właściwie to już mógłbym też zrobić dawno. I to. No to akurat nie, to sobie wybaczę. Ale jak widzę ile rzeczy przypadkowo nie zrobił, to mnie po prostu. Pom się chce zrobić w główkę. Ale cóż, póki co skończymy ten odcinek. Do zobaczenia w kolejnym. O, ty też prosta misja, więc sobie ją weźmiemy w kolejnym też odcinku. No ale póki co, nie będę przedłużał. Hejoza.